Mariuszu, no chcę wziąć na siebie ciężar w ogóle gry Lecha, że on jest, oczywiście to jest bardzo dobry piłkarz, ale no każdy ma swoje role i od początku do końca stara się z nim wywiązywać, a Sławek próbuje wszystko robić na boisku, jeszcze za chwilę będzie auty. No, ma za sobą taki tydzień, widzieliśmy jaki miał początek spotkania, faul, więc jest może nawet przemotywowany, żeby pokazać całej Polsce, ja dobrze gram w piłkę, ale o tym teraz dzisiaj nie mówmy. Jest szansa dla Legii, gol! Jest drugi gol dla Legii, Bruno Bezenga, 88 minuta, Legia Lech. A ja patrzę na Arboleda i mam wrażenie, że idzie do szatni, obraził się na wszystkich, proszę zobaczyć jak może wyglądać. Tak, tego w tej chwili nie widzimy, ale Manuel Arboleda idzie w kierunku bocznej linii boiska. No, można byłoby to pokazać, piękne dośrodkowanie, no tutaj trudno ale by... ściągnął piłkę do ziemi. Fantastycznie wyszedł Mezenga powietrze. A jednak piłka jest też sprawiedliwa. Troszeczkę, bo Legia miała przewagę. Legia pokazała charakter przede wszystkim, większy zdecydowanie. No jeszcze tutaj oczywiście gramy dalej, Grzesiu. Ale... Tak, 88 minuta. Widzimy jak Buricz wychodzi z bramki i zawahał się i zaczął wracać. Tak. Też jak już wyszedł, powinien iść do samego końca, ale powiedziałem o tym, jakby wygrakałem, że będzie moment, że Legia będzie jeszcze w końcówce szarżował.